Radomiakowi kibicuje Platinum Fitness. Radom, ulica Biznesowa 8. Sportowym emocjom smaku nadaje Max Premium Burgers. Wykorzystaliśmy go optymalnie. Oczywiście mogła być tylko jedna opcja, czyli zregenerować się jak najmocniej, bo od początku wiedzieliśmy, że mamy tylko 3 dni, więc pierwszy dzień był zupełnie poświęcony na regenerację, drugi już aktywna regeneracja i wczoraj rozruch i przygotowanie bezpośrednie do meczu. Czyli co, dzisiaj przyjeżdżamy tylko po zwycięstwo? Pewnie, budujemy serię. Oczywiście, że tak, powodzenia. Leo, jak tam wspomnienia z meczów z Piastem Gliwice? Dzisiaj robiąc quiz na naszym Instagramie przypomniałam sobie mecz na koniec rundy jesiennej. Po awansie do Ekstraklasy strzeliłeś tam bramkę przy pustych trybunach, co prawda, ale ja pamiętam, jak oglądałam na telefonie ten mecz. Jak tam wspomnienia? Bardzo dobrze, pewnie, że tak. Wtedy chyba się skończył 2-2, prawda? Tak. Mieliśmy 7 meczów zwycięstw, tak mi się wydaje, jakoś. Tak. To była ostatnia już kolejka wtedy. Ja się zawsze. Zawsze fajnie się przypomina. Obili dzisiaj też, że tutaj został 3 punkty wraca do Radomia. Koniecznie. Powodzenia. Jakie wspomnienia ma trener z Gliwic? Coś się może tu ciekawego wydarzyło? Wiadomo, że w roli szkoleniowca Radomiaka to jest pierwszy trenera mecz, ale może jakieś wcześniej ma trener fajne wspomnienia? Przygotowałaś się do tego materiału. No tak, no tutaj to był mecz, który przesądził mistrzostwo Polski, który tutaj zdobyliśmy z moim poprzednim z Lechem. Także bardzo miłe wspomnienia tutaj i mam nadzieję, że się będzie równie miło. To mam nadzieję, że napiszemy fajną historię. Powodzenia. Trener na ostatnim meczu wyjazdowi nabawił się lekkiej kontuzji, jak zdrówko. Pamiętam. Jest wszystko okej. Okay. Staram się nie pokazywać. Coś się wydarzyło. No brawo! Tak będzie? Musi być. Ja zgliwię, Zobacz jak skrót. 14 kg. Chwaliłeś się. Ty posiadasz takie informacje do dziennikarzy? Ja z tobą wcześniej nie rozmawiałem. Co, ketę? Ketamina. Ja sobie wyobrażam tą dialog sobie wyobrażam. W pierwszym składzie to... Było to będę do panie, to jeden trener jak nie idzie forma pasu, to każe rękowo, nie? Była. To nie mów. No wiem. Panie kierowcy, jak minęła podróż wczoraj do Gliwic? Super. Szybciutko, krótko. Niedaleka trasa, prawda? Prawda. 4 godziny minęły. Breloczek na szczęście. Oby dzisiaj przyniósł tego szczęścia nam. Koniecznie. Powodzenia, Gabi. Siema! Jak tam vlog na dzisiaj wygra? No my mamy nadzieję, że tak, a ty? Ja myślę obstawiam, że 3-1 dzisiaj. Byłeś na ostatnim meczu ze Stalą? Ja byłem i wygraliśmy i mam dużo autografów z piłkarzami Radomia. Tak, no to fajnie.
To trzymam kciuki za dzisiejszy mecz. Mam nadzieję, że będziecie głośno dopingować. No tak. Powodzenia. Na pewno podejdą. Mam nadzieję, że wygramy, to razem pośpiewamy, nie? No tak, razem pośpiewamy. Mówimy, żeby być cały doping, bo coś tak nie mówię, że ma być chyba z dwa koła, ale już się robi prawie... Chyba 200 osób ma być. No 200 osób, a już się robi ponad więcej. Który raz jesteś na wyjeździe? Jest ponad drugi, bo mamy dwa razy na Legii. Z Radomiakiem? Z Radomiakiem. Fajnie. Jak ci się podobają wyjazdy? Fajnie. Jeździsz z rodzeństwem? Jadę z tatą indywidualnie. Po pierwszej połowie? Na remis. Było dobrze, jest średnio, ale będzie dobrze. Będzie lepiej, nie? Walczymy dalej. Dawaj, dawaj, ej, ej! Oh!
Radomiakowi kibicuje Platinum Fitness. Radom, ulica Biznesowa 8. Sportowym emocjom smaku nadaje Max Premium Burgers.